Suwalscy strażacy ugasili przedwczoraj dwa duże pożary – magazynu przy ulicy Sejneńskiej i budynku gospodarczego w Białej Wodzie. W drugim przypadku zagrożone było również mienie mieszkających w sąsiedztwie ludzi. Strażacy zajmowali się też usuwaniem skutków obfitych opadów. W trakcie burzy, po burzy to może za dużo nie było, bo mieliśmy w sumie tylko trzy zdarzenia związane z pompowaniem wody z zalanych piwnic. Jedna stacja transformatorowa, ale bardziej pracowity było popołudnie. Około godziny 16:40 doszło do pożaru na ulicy Sejneńskiej. Tam paliła się taka duża chłodnia lodówka z lodami. Straty oszacowano na blisko 400 tysięcy złotych. I te działania udało nam się tylko zakończyć. Wróciliśmy do bazy i za chwilę było wezwanie kolejne, tym razem do Białej Wody. Tam był pożar budynku gospodarczego, który sąsiadował bezpośrednio z budynkiem mieszkalnym. Z chwilą dojazdu strażaków na miejsce już palił się budynek mieszkalny. Także w pierwszej kolejności działania strażaków skoncentrowały się na ugaszeniu budynku mieszkalnego, dopiero później na ugaszeniu budynku gospodarczego. W domu przelegającym do płonącego budynku znajdowały się dwie osoby, matka z córką. Ogień zajął więźbę dachową i krokwie budynku mieszkalnego. Akcja gaśnicza trwała 2 godziny. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego. Straty oszacowano na około 80 tysięcy złotych. Wcześniej doszło do pożaru przy ulicy Sejneńskiej. Na ulicy Sejneńskiej brało udział 5 zastępów straży, strażaków, około 20 strażaków. I w Białej Wodzie 7 zastępów straży, to jest ponad 20 strażaków brało udział. Mieszkańcy naszego regionu odczuli za to wyraźnie skutki nawałnicy. Na Suwalszczyźnie doszło do 2 wypadków drogowych. W wielu miejscach tuż po opadach na ulicach stała woda. Kanalizacja nie nadążała z odprowadzaniem opadu.